Po skończeniu liceum stwierdziłam, że nie chcę mi się siedzieć w jednym miejscu i czekać, aż życie się wydarzy. Więc postanowiłam, że przed studiami wezmę rok wolnego i zrobię gap year. Po to, żeby odkryć na nowo siebie i zwiedzić świat. Po zwiedzeniu kilku krajów nadszedł czas na wyjazd, którego najbardziej nie mogłam się doczekać, czyli Azję. Pierwszą destynacją była Korea, a dokładniej Seul, w którym zatrzymałam się tylko na tydzień, niestety. A po tej przygodzie przyszedł czas na następną. A co się odwaliło, za przeproszeniem, dowiecie się już w tym odcinku. Wyjeżdżamy już z Seulu, jest w ogóle 5 rano i jedziemy na lotnisko. A my zaspaliśmy całą noc. Tak, nie spaliśmy całą noc, myśleliśmy, że nam się nie opłaca. Ale jedziemy do Wietnamu. Nie wiadomo, czy Daria wpuszczą. A właśnie, bo ogólnie nie mam wizy. Nie udało mi się wyrobić tej wizy na czas i nie mam jej. I nie mam pojęcia, czy mnie w ogóle wpuszczą do Wietnamu. Więc szczerze się mega, mega stresuję. Pray for me. Więc jak gdyby nigdy nic, pojechaliśmy na lotnisko, ja byłam święcie przekonana, że coś się wymyśli i nie ma co się przejmować jak na razie tą wizą. Wzięliśmy sobie nawet śniadanko, żeby był dobry vibe. Jednak kiedy przyszła pora na check-in, już nie było tak kolorowo. Dziękuję to. Nie wpuścili nas. Musimy czekać, aż dostanę wizę. Nie. Dari nie wpuści. No, mnie nie wpuści. Ja wizę mam, znaczy ja nie potrzebuję. Jest mi bardzo przykro. Jestem załamana. Nasz lot miał odbyć się o 11. Pani w okienku powiedziała, że do 10.15 mamy czas, żeby tą wizę jeszcze dostać, więc aż do 10.15 siedzieliśmy na lotnisku, spaliśmy na lotnisku z nadzieją, że może wpadnie mi ta wiza w końcu na maila, że w końcu ją dzisiaj przetworzą jeszcze przed naszym lotem. No ale niestety wybija 10.15, wizy dalej nie miałam, więc nie widzieliśmy za bardzo co robić, dlatego po prostu znalazłam na szybko jakieś Airbnb. Zrezygnowani opuściliśmy lotnisko i udaliśmy się do tego Airbnb, które zabukowałam bardzo na szybko. Po drodze kupiliśmy też jakieś snacks na później, bo wiedzieliśmy, że będziemy pewnie głodni. To Airbnb było dosłownie 5 minut od lotniska i było na bardzo wysokim piętrze, więc kiedy wyszliśmy, okazało się, że jest naprawdę urocze i miało nawet fajny widok. Jesteśmy już w naszym Airbnb, to będzie w ogóle takie last minute Airbnb, jakie się udało znaleźć blisko lotniska. Nie mam wizy, nie wiadomo kiedy dostanę, więc musimy gdzieś na razie spać tu jedną noc. Tak sobie wchodzimy, co nie? No jakby spoko, jakiś pokój i tak. Zastanawiamy, że tylko, że nie ma kuchni. Patrzcie, jaki prank. Szopa, co nie? A jednak nie. A to jest zmiany. Szczerze, jakbym miała małe mieszkanie, zrobiłabym to samo. Tylko macie kuchnię, a jak tylko macie syf i nie macie sprzątać jak mi, to sobie zamykacie. Jako, że nie spaliśmy całą noc i byliśmy wyczerpani, to poszliśmy spać i przespaliśmy cały dzień. Guys, teraz cały dzień przespaliśmy, bo byliśmy tak niewyspani, przecież nie spaliśmy. I teraz wstałam i mam już wizę, więc możemy pojechać jutro rano. Ale się tak stresowałam. Musimy teraz szybko pojechać na lotnisko, żeby nam zmienili loty i z rana lecimy. Let's go. Let me explain something, kochani. Zanim mnie zjedziecie, czemu blondyna pomyślała, że ją wpuszczą do kraju, gdzie trzeba mieć wizę, bez wizy? No więc ja nigdy w takiej sytuacji nie byłam, że nie otrzymałam wizy na czas. Zawsze jakby tą wizę miałam, bo ogarniałam ją dużo, dużo wcześniej, więc to był też mój błąd, że nie ogarniałam jej wcześniej, a dosłownie zabrałam się za to półtora tygodnia przed wyjazdem. No i kwestia z tego, że ja nie wiem, jak to wygląda. Myślałam, że może jak nie mam tej wizy, to i tak pozwolą mi polecieć moim lotem, że nie opuszczę tego lotu i po prostu tam, w tym kraju, będę siedzieć na lotnisku i czekać, aż tą wizę dostanę. Plus też było napisane, że można dostać wizę na miejscu w Wietnamie, ale potem się okazało, że to nie jest takie łatwe i najpierw trzeba mieć jeszcze właśnie list od nich, jakby też z tej samej department Wietnamu. No, więc miałam nadzieję, że A, może uda mi się zrobić tą wizę na lotnisku, B, że uda mi się polecieć i po prostu będę na lotnisku czekać na tą wizę, bo wiedziałam, że w ciągu dnia lub max dwóch powinnam ją dostać. Plus ja już czekałam na tą wizę ponad tydzień, a wszyscy pisali na jakichś Google'ach, w forach internetowych, że oni czekali 3-4 dni, zazwyczaj się czeka. I jakimś cudem, oczywiście na złość, ja musiałam czekać dłużej, nie 3-4 dni. Więc jakby, no, gdyby mi to szybciej sprocesowali, to ja bym tą wizę miała. Więc miałam nadzieję, że jakby wyjaśnię pani na lotnisku, że jakby ja tą wizę już będę miała, ja już
już ja się o nią już ubiegałam. Ja wiem, że ja ją dostanę, ja za nią zapłaciłam, tylko po prostu czekam. To jest kwestia naprawdę jednego lub dwóch dni. No to myślałam, że nie wiem, że się zgodzą. Ale jak się okazało, tak się nie dzieje. Jak się okazało, nie masz wizy, nie lecisz. Taka przestroga dla mnie i dla was. Zawsze jak lecicie, ogarniajcie wizy wcześniej. Żeby nie było takiej sytuacji, że jak wam szybko i nie przerobią, to nie polecicie, bo jej nie macie na czas. Pozdrawiam. Już mnie nie powstrzymają. Udało się! W końcu. Tomek jest pissed off. Tomek mnie dosyć. To jest breaking news. Siedzimy koło siebie. Zalecieliśmy. Teraz znowu czekamy na sprawdzenie paszportu. No i moje wizy. A potem odbiera nas brat Tomka i jego mama też przyleciała jakieś w sumie pół godziny temu, więc będzie familijny reunion. Pasy drogowe? Nie istnieje tutaj. Światło też. Tak, światło też nie. Tutaj po prostu jest ulica i jedziesz przed siebie. To jest śmieszne. Taka. Moja pyszyna pogrywa moją mamę. Jesteśmy jakieś... Wprowadzeni.